Do bardzo groźnej kolizji doszło dziś w miejscowości Jagodnik w gminie Świdnica. Dwa samochody, ciężarowe marki MAN oraz osobowe marki Deutico, zderzyły się na skrzyżowaniu. Kierujący samochodem ciężarowym, mężczyzna w wieku lat 23, jadący od strony świdnicy na tej krzyżówce, zamierzał skręcić w lewo w kierunku miejscowości Przenno i, jak twierdzi, w wyniku oślepiającego go słońca nie zauważył jadącego z naprzeciwka samochodu marki Deutico. Dełtiko podróżowały dwie kobiety. Kierująca 67 lat, pasażerka 40 lat. Obrażenia kobiet jadących samochodem osobowym nie są jeszcze znane. Obie zostały przetransportowane do szpitala Latawiec w Świdnicy. Deformacje karoserii samochodu osobowego były na tyle poważne, że kierująca tym samochodem musiała zostać wycinana z wnętrza pojazdu przez służby straży pożarnej. Zarówno kierowca ciężarówki, jak i osobówki byli trzeźwi. Jeśli potwierdzą się informacje, że obrażenia kobiet zmuszą do przebywania w szpitalu powyżej dni siedmiu, sprawa zostanie zakwalifikowana jako wypadek drogowy.